Otwieram 57. sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej. Witam pana burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego. Witam serdecznie sołtysów, kierownika posterunku policji w Kowalewie, pana aspiranta Pawła Kozłowskiego. Witam przedstawicieli związków zawodowych, prezesów Związku Emerytów i Rencistów oraz panią prezes Tomiko. Witam dyrektorów szkół i kierowników jednostek niepodporządkowanych i podporządkowanych. Witam wszystkich pozostałych gości zaproszonych na dzisiejszą sesję oraz osoby oglądające transmisję za pośrednictwem przekazu internetowego. Bardzo proszę o powstanie do hymnu Kowalewa. Bardzo. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, wobec czego jest ona władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Z uwagi na to, że każdy z państwa otrzymał porządek naszego posiedzenia, nie będę go odczytywał. Czy są jakieś uwagi dotyczące porządku? Z mojej strony jest uwaga, na pewno państwo zauważyli, w punkcie trzecim, pod punkcie G, wkradł się błąd. Co prawda można to powiedzieć, że literówka, ale jest zapisane rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2023. A winno być przekazanie wniosku z dnia 1 marca 2023. Zatem wnioskuję o zmianę porządku 57. sesji i wprowadzenie przedstawionej zmiany. Bardzo proszę, przegłosujemy zmianę. Kto jest za wprowadzeniem tej zmiany? Dziękuję. W głosowaniu wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Poprawkę przyjęliśmy. Przegłosujemy teraz porządek naszej sesji z tą zmianą. Bardzo proszę. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że poprawkę przyjęliśmy. Poddaję pod głosowanie przyjęcie bez odczytywania protokołu z 55. sesji Rady Miejskiej. Czy są może jakieś inne propozycje? Nie widzę. Bardzo proszę, przegłosujemy. Dziękuję. W głosowaniu wzięło
15 radnych, 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się. Stwierdzam, że protokół sesji przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny punkt pomijemy, bo informacje z prac Rady Powiatu nie ma komu przedstawić, ale dopowiem, że pan przewodniczący Rady Powiatu się usprawiedliwił, ale to się nic nie stało. Informacja przewodniczącego oraz informacja komisji. W okresie międzysesyjnym, to jest od 23 lutego do dzisiejszej sesji, brałem udział w następujących uroczystościach i spotkaniach. I tak, 10 marca byłem na Dniu Kobiet w Sołectwie Pruska Łąka, 11 marca także Dzień Kobiet. Większość chyba z nas była, był to gminny Dzień Kobiet. 15 marca uczestniczyłem w konwencie burmistrzów, który odbył się w Kowalewie Pomorskim. 17 marca uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami. 21 marca mieliśmy sesję nadzwyczajną. 25 marca byłem na ogólnopolskich zawodach pierwsze kroki w gimnastyce o puchar pana burmistrza tutaj w naszej szkole podstawowej. 25 marca byłem na Dniu Kobiet w sołectwie Szewa. 27 marca uczestniczyłem w spotkaniu przewodniczących rad z powiatu golubsko-dobrzyńskiego, powiatu rypińskiego, wąbrzeskiego i brodnickiego. To spotkanie odbyło się w Brodnicy. I 29 marca, czyli wczoraj, uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu. Bardzo proszę o sprawozdanie przewodniczącego komisji. Bardzo proszę, pan radny Dunajski. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli pozwolicie państwo, w skrócie przedstawię, co było głównymi tematami na komisjach. Sprawozdanie wspólnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetowej i Samorządu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 21 marca 2023 roku. Na posiedzeniu poddano pod głosowanie protokół z posiedzenia wspólnych komisji z dnia 14 lutego 2023 roku oraz Komisji Budżetowej i Samorządu z dnia 2 marca 2023 roku. Obydwa protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Kilkoma głównymi tematami były. Jeden z nich to pszczelarstwo, recepta na zdrowie, które prowadził zaproszony gość pan Stankiewicz Adrian, starszy specjalista do spraw pszczelarstwa z Kujawsko-Pomorskiego Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zakrzewie. Tematem wiodącym była rola pszczół w życiu człowieka i naturze oraz to, co swoją ciężką pracą produkują, czyli miód czy propolis, działający bardzo leczniczo na organizm człowieka. Dodam tutaj, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Pan, który nam przedstawił całe życie pszczół i całą ich pracę, no wiele daje do myślenia i jeśli by ktoś chciał, warto by było spojrzeć w internet, poszukać sobie może jakieś filmiki na ten temat, zwłaszcza rolnicy, którzy teraz będą pryskali, będą cieli łąki, kosili łąki, żeby wiedzieli o której godzinie, że to nie można robić w dzień, że to zabijamy te osy, a przecież pszczoły to jest nasze całe życie. Kolejnym tematem była analiza sprawozdania z działalności Dzielnego Domu Pobytu za rok 2022. Dodam tylko, że Dzienny Dom Pobytu cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób starszych. Chciałbym złożyć ogromne podziękowanie tutaj dla pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników za profesjonalną i pełną poświęcenia pracę. Następnym wiodącym tematem była informacja na temat realizacji dróg gminnych w roku 2022.
Przedstawiono i omówiono szczegółowo wszystkie inwestycje drogowe wykonane w zeszłym roku. Ponadto przedstawione zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz tematy informacyjne burmistrza miasta oraz przewodniczącego rady. Między innymi konkurs ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2023. Po zakończeniu odbyło się oddzielne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym rozpatrzono wniosek z dnia 1 marca 2023 roku. I tutaj, jeśli pan przewodniczący Komisji Skarg chciałby to też przedstawić, to bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Lipiński. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji od ostatniej sesji Rady Miejskiej odbyła jedno odrębne posiedzenie komisji, gdzie rozpatrzono jeden wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o sprawozdanie pana burmistrza. Wysoka Rado, panie przewodniczący, wszyscy obecni szanowni goście, wszyscy oglądający dzisiejszą sesję za pomocą łączy internetowych. Informacja z wykonania uchwał z 55. sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2023 roku. Trzy uchwały są w trakcie realizacji, jedna uchwała zrealizowana. Informacja burmistrza z działań podejmowanych w okresie od 24 lutego 2023 roku, czyli od ostatniej sesji. W okresie od ostatniej sesji podpisałem umowę kupna-sprzedaży z firmą pojazdy pożarnicze zabudowy specjalne Ciechanów samochodu specjalnego Ford Transit dla SP Chełmoniec. Wartość brutto 100 tysięcy złotych. W dniu 7 marca 2023 roku podpisanie umowy z zakładem handlowo-budowlanym AGA Mariusz Wilczyński na dostawę używanej samojezdnej równiarki drogowej przeznaczonej do utrzymania i profilowania nawierzchni dróg gminnych oraz umowę na dostawę używanego samojezdnego walca drogowego przeznaczonego do wałowania nawierzchni dróg gminnych. Pojazdy zostały dostarczone do ZGKiM spółki z ZOK, który będzie je użytkował. Ponadto wykonawca przeszkoli pracowników zakładu komunalnego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdów. Obydwa pojazdy już są i z tego co wiem będą startowały już do pracy. Ponadto to wziąłem udział w konwencie burmistrzów, który odbył się w Kowalewie w Domu Kultury w obchodach Dnia Sołtysa w Bydgoszczy, gdzie wyróżniona została pani sołtys Piątkowa Marylena Lewandowska, a obecny z nami był sołtys sołectwa Szychowo Kazimierz Kropkowski. W naradzie z sołtysami, w wizytacji szkół, w naradzie z dyrektorami, w zebraniu spółek wodnych, w spotkaniu z panią prezes Tłoku, to było kolejne spotkanie dotyczące funkcjonowania i pomocy dla żłobka naszego, w obchodniach Dnia Kobiet oraz Gminnym Dniu Kobiet, w spotkaniu w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu. Spotkanie dotyczyło przekazania samochodu marki Żuk do Muzeum Szkolnego oraz sprzętu pożarniczego, który mógłby być pomocą dydaktyczną dla klasy pożarniczej, dla klasy mundurowej właśnie pożarniczej, która będzie utworzona w Zespole Szkół Samochodowych. W spotkaniu z kołami gospodyń wiejskich biorę udział w zebraniach ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie. Wziąłem udział w wykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w wizycie urodzinowej jubilatki mieszkanki naszej gminy. Gościłem uczniów ze Szkoły Podstawowej Wielka Łąka i brałem udział w naradzie kuratoryjnej w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, która tutaj, ta narada została w naszej szkole zorganizowana. Wczoraj to było. A także w spotkaniu z firmą Gramar i Elliot. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że na ostatniej komisji zajęliśmy się bardzo ważną uchwałą dotyczącą, projektem uchwały dotyczącym wszystkich mieszkańców naszej gminy.
I przypomnę tylko, że stawka opłat za śmieci od nieruchomości zamieszkałych to było 23 zł, a od domków jednorodzinnych 21. Natomiast od miesiąca maja, czyli od 1 czerwca płatna, jest propozycja, żeby ta stawka wynosiła 29 zł, czyli podwyżka jest o 6 zł i w przypadku posiadania kompostownika domowego 26 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, czyli podwyżka jest o 5 zł. Korzystając również z okazji, chciałbym wszystkim obecnym tutaj za waszym pośrednictwem, wszystkim waszym bliskim, jak również wszystkim mieszkańcom naszej gminy złożyć życzenia przed zbliżającymi się świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę, aby wszystkim nam dopisywało zdrowie, żebyśmy mogli spokojnie i z radością funkcjonować przez najbliższe lata. Życzę błogosławionych, bardzo spokojnych i zdrowych świąt Bożego Zmartwychwstania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Interpelacje, zapytania, wnioski radnych. W okresie międzysesyjnym wpłynęły trzy interpelacje. Jedna dotyczyła zainstalowania dodatkowych punktów oświetleniowych przy ulicy Dworcowej, dodatkowe oświetlenia przejścia dla pieszych, dodatkowej lampy na końcu ulicy przy powstającym pasażu handlowym oraz niedoświetlonym przystanku autobusowym. Druga, ustawienia lustra w Wielkiej Łące przy drodze powiatowej w kierunku Chełmonia. I kolejna, ustawienia lampy oświetleniowej także w Wielkiej Łące przy zjeździe z drogi krajowej numer 15 na powiatową od Torunia. Muszę tutaj dodać, że treści tych interpelacji jeszcze nie ma na naszym BIP-ie, bo to są naprawdę świeże, które wpłynęły w ostatnich dniach. Bardzo proszę, kto z radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo-Pomorskie i dzisiaj tak gremialnie również uczestniczący nasi mieszkańcy w sesji Rady Miejskiej. Chciałbym złożyć dwie interpelacje dotyczące, pierwsza dotyczy, żeby się stało zadość temu procederowi, jaki jest, chciałem powiedzieć, że to radny Jerzy Koralewski, szanowny pan Jacek Żurawski, burmistrz miasta Kowalewo-Pomorskie, za pośrednictwem szanownego pana Jerzego Orłowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie, interpelacja. W związku z tym, że dość często na parkingu przy ulicy Szkolnej znak drogowy informujący o miejscu dla osób z niepełnosprawnościami jest przewracany lub specjalnie odwracany, proszę uprzejmie o wyznaczenie w tym samym miejscu, co obecnie stoi znak pionowy, o namalowanie znaku poziomego, że to miejsce jest wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto proszę w imieniu rodzin podróżujących samochodami, w tym mam z dziećmi i kobiet w ciąży, o wyznaczenie na parkingach znaków poziomych i ustawienie znaków pionowych informujących, że jest to miejsce dla rodziny, mam z dziećmi
i kobiet w ciąży znak D18A. O wyznaczenie takich miejsc i ustawienie niezbędnych znaków proszę o rozważenie, aby takie znaki były na parkingach przy ulicy Szkolnej, Batalionów Chłopskich, obok Polomarketu, Biedronka, PSB Mrówka, ulica Świętego Mikołaja, Miejsko-Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac 700-lecia, Konopnickiej, obok Publicznego Przedszkola, Fosa Jagiellońska, Urząd Miejski, Market Dino, Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim. Z wyrazami szacunku i poważania, moja skromna osoba. Druga interpelacja. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji odnośnie podejmowanych działaniach. Jest to skierowane do pana burmistrza. Przez pana burmistrza w zakresie poprawy warunków lokalowych dla posterunku Policji Państwowej w Kowalewie Pomorskim. Oprócz propozycji przejęcia obecnych pomieszczeń od starostwa powiatowego w Golubiu Dobrzyniu, co mieliśmy okazję usłyszeć na poprzedniej sesji. Pragnę nadmienić, że przejęcie obecnych pomieszczeń nie spełniałby obowiązujących przepisów metrażowych, a więc według słów komendanta powiatowego byłaby to po prostu, co ja też potwierdziłem, prowizorka. Z tym stwierdzeniem całkowicie jestem zgodny. Biorąc pod uwagę obecny stan problemu, proszę pana burmistrza o przeanalizowanie stanu mienia komunalnego, przygotować propozycje dla partnerów i przedstawić warianty do zaakceptowania. W tym sensie proszę uprzejmie o przedstawienie informacji o podjętych ewentualnych działaniach i decyzjach lub przedstawić własne propozycje w celu rozwiązania tego problemu i również pańskiego marzenia, panie burmistrzu, jak stwierdził pan to w dyskusji na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2023 roku. Tym bardziej, że zgodnie z informacją przekazaną przez komendanta powiatowego Policji w Golubiu Dobrzyniu, Policja posiada program i środki finansowe na odtwarzanie komisariatów i zwiększania stanów osobowych jednostek w miasto-gminach. Uważam, że czas nagli i warto wykorzystać sprzyjające warunki, o których wspomniałem już wyżej w akapicie i trwającej gorączki wyborczej. To jest szansa. Jednocześnie pragnę pana, panie burmistrzu, zapewnić, że na moją przychylność i pełną aprobatę i pomoc w rozwiązywaniu tego problemu może pan na mnie zawsze liczyć. I drugi wniosek. Pierwszy, przepraszam. To były interpelacje, teraz wniosek. Zgodnie z tym, co pan burmistrz już w swojej informacji powiedział, na poprzedniej komisji, ale i również i na sesji, były sprawy omawiane dotyczące pomocy dla funkcjonującego niepublicznego żłobka w Kowalewie. Nie wszyscy może wiedzą, ale funkcjonujący niepubliczny żłobek jest miejscem dla 20 maluchów, którzy uczestniczą już w swoim życiu podejmowani oni są przez dobrych wychowawców właśnie w tym żłobku. 20 młodych adeptów do przyszłości będą wkraczali już pobierając naukę i przyzwyczajenia w samym żłobku. Pan burmistrz przygotował projekt uchwały,
Ta uchwała została przyjęta. Pomoc dla tego żłobka jest z budżetu gminy. Mój wniosek dotyczy, panie burmistrzu, to co pan już przed chwileczką powiedział. Prosiłbym bardzo o informację, jakie działania wspólnie pan już podjął, a jakie rezultaty są tego, żeby wspomóc w dalszym ciągu, jeśli chodzi o funkcjonujący nasz niepubliczny żłobek. I następny wniosek. Bardzo bym prosił, panie burmistrzu, o informację dotyczącą materiału multimedialnego, który został wyemitowany na ostatniej sesji odnośnie realizowania i planowania do realizacji inwestycji w 2023 roku. Materiał bardzo ciekawy, czego pochwalić, że skrupulatny, ale nie wszystko w tym materiale się znalazło. Między innymi prosiłbym bardzo, ażeby uzupełnić tą informację dotyczącą, ile subwencji zmniejszonej otrzymaliśmy jako gmina na sprawy szkolnictwa, bo z tych wyliczeń, które można by było domniemywać, bo na razie nie mam też i danych, że za lata 2020 i 2021 i 2022 na pewno tych pieniędzy dostaliśmy mniej niż wydaliśmy. Wobec tego uzupełnienie do tego materiału byłoby odzwierciedleniem, jakie koszty ponosi gmina w zakresie utrzymania i wydatków na oświatę. Trzeba powiedzieć, i takie sygnały ja otrzymuję, zresztą notabene trzeba powiedzieć obiektywnie, że dyrekcje szkół mają wiele racji w tym wszystkim, że ja powtarzam jak mantrę, że takie są wydatki na oświatę, a okazuje się, że nie mówimy o tym, że te potrzeby wynikają z potrzeb, a jednocześnie rząd na wszystko ma pieniądze. Na Wille Plus, na inne wydatki dla fikcyjnych tych, którzy asystentów. A tu się okazuje, że brakuje na oświatę, biorąc pod uwagę to, co można się domyślać, bo na razie nie mam jeszcze takich dokumentów, jakie są, ale już wiemy, ile musieliśmy dopłacić do oświaty w 2020 roku, w 2021 i teraz czekamy, jaka będzie informacja w 2022 roku. To idzie ze wszystkich podatków, to przekazujemy, dajemy, inaczej finansujemy, bo w przeciwnym wypadku przecież nikt sobie nie pozwoli na to i powtarzam to i zgadzam się z dyrektorami szkół, że jak ja mówię, ale tylko nie ja mówię już w tej chwili, jeśli chodzi o sprawy dotyczące wydatków na oświatę, że przecież nikt nie zostawi oświaty i budynków szkolnych nieprzygotowanych do funkcjonowania. Trzeba dać, oświata kosztuje. To jest zresztą najlepsza inwestycja, jaka tylko może być, bo to jest inwestycja w człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z radnych jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Małkiewicz. Ja, dziękuję bardzo. Ja króciutko. Panie burmistrzu, chciałbym się dopytać, bo mieszkańcy mnie dopytują, czy jest już znana może data otwarcia tego placu zabaw przy ulicy Brodnickiej? Bliższy jakiś tam termin może, kiedy będzie czynny i czy będzie otwarty to całodobowo i kto będzie tym zarządzał i że tak powiem, no, administratorem tego placu i czy będzie ogólnie udostępniony dla wszystkich, tak? Takie trzy krótkie pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie ma. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Postaram się krótko. Pierwsze o tym znakach drogowych, no to tam, gdzie możemy, jest to zgodne z przepisami, oczywiście zostanie to zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o posterunek policji, bardzo mnie cieszą te wszystkie zapewnienia o chęci dalekiej współpracy pana radnego, tylko że jak proszę o tą współpracę i tak jak prosiłem w zeszłym roku o przyjęcie za darmo od starostwa tych pomieszczeń, które są, to okazało się, że to właśnie pan radny był jednym z tych, którzy byli bardzo mocno przeciw. Ja nie mówię tego, że to pomieszczenie, bo za chwilę wrócę do swojego marzenia, to pomieszczenie, które w tej chwili policja zajmuje, miało być na wieki wieków? Absolutnie nie. Mieliśmy je tylko wyremontować. Natomiast jeżeli chodzi o działania, jakie podejmujemy, to w najbliższym czasie, krótko po świętach, w Kowalewie będzie gościł wojewódzki komendant policji razem z oficerami odpowiedzialnymi za wszelkiego rodzaju inwestycje i pokażemy działkę, którą chcemy przekazać pod budowę nowego posterunku i takie spotkanie się u nas odbędzie. To są właśnie nasze działania i nie uważam, żebyśmy w tej chwili mieli jeszcze szukać pomieszczeń zastępczych na ten czas. Policjanci pewnie będą musieli doczekać do wybudowania nowego budynku. Natomiast nie ukrywam, że policja ma takie środki oczywiście, ale my jako gmina też będziemy występować z wnioskiem o wsparcie do odpowiedniej władzy, o wsparcie tego naszego działania. Także bardzo by mnie cieszyło, gdyby, powiem tak, gdyby mi nikt nie przeszkadzał w tym, co robię w tej materii, a już pomoc to odpowiednią ja sobie znajdę, bo z samych słów się nie zbuduje budynku. Słów oczywiście o pomocy. Trzeba rzeczywiście coś zrobić i gdybyśmy w odpowiednim czasie podjęli odpowiednią uchwałę, to dawno te pomieszczenia, które w tej chwili policja zajmuje, byłyby wyremontowane za niewielkie pieniądze i spokojnie czekalibyśmy na wybudowanie nowego budynku. Jeżeli chodzi o żłobek, to te informacje, te spotkania, one były zaplanowane, ja o nich mówiłem. Spotkaliśmy się z panią dyrektor żłobka i również z panią prezes TUOK-u i mówiliśmy o tym, jak finansowo wesprzeć, jakich poszukać innych źródeł finansowania. Między innymi pani dyrektor skorzysta z tych naszych wskazówek dotyczących kwestii otrzymywania pomocy, jeżeli chodzi o zatrudnianie czy współfinansowanie pracowników zatrudnionych w żłobku. Natomiast materiał o uzupełnienie materiału dotyczącego inwestycji, ale to przecież, szanowny panie radny, doskonale pan o tym wie, że raz w roku przedstawiamy informacje na temat w ogóle funkcjonowania oświaty w naszej gminie, również kosztów, jakie na tą oświatę ponosimy. I teraz uzupełnianie materiału dotyczącego inwestycji o koszty oświaty mija się z celem, bo to tylko będzie zaciemnienie jednego z tych materiałów. Za niedługo takie sprawozdanie czy taki materiał dotyczący funkcjonowania oświaty będzie przedstawiony i tam na pewno będą koszty, więc nie widzę potrzeby, żeby robić w tej chwili uzupełnienie, skoro przygotujemy odrębny materiał całościowo obejmujący oświatę i edukację w naszej gminie. Jeżeli chodzi o pytanie radnego Małkiewicza, to ja takich szczegółów nie znam, ale postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Na pewno to już jest czas nieodległy, ale nie potrafię w tej chwili konkretnej daty podać otwarcia tego placu zabaw. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. I tak podpunkt A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalewo-Pomorskie na lata 2023-2045. Bardzo proszę sekretarz Rady o odczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie-Pomorskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalewo-Pomorskie na lata 2023-2045. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Kolejny projekt uchwały zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. Bardzo proszę sekretarz o odczytanie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie-Pomorskim w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Bardzo proszę, kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie-Pomorskim w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kowalewo-Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Sprawozdanie, które jest przedstawione, no składa się jakoby dla mnie przynajmniej z trzech części. Pierwsza część to jest informacyjna, formy współpracy. Druga część to jest sprawozdanie z działalności klubu sportowego Promień oraz organizacji, które zajmują się, jak uczniowskie kluby sportowe. Chcę zadać proste pytanie. To jest sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych. Czy na dzisiejszą sesję
zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych? To jest pierwsze pytanie. Z tego, co widać, to nikt nie został, może nie nikt, ale na pewno nie zostali zaproszeni ci, którzy są w wykazie, wszyscy. Jest wykaz organizacji pozarządowych. Notabene nie wiem, panie burmistrzu, czy to jest aktualne, ze względu na to, że informacja, którą wyciągnąłem z internetu, ze strony urzędu, jest z 20, jeśli się nie mylę dokładnie, to jest 3 stycznia 2022 roku. Jest wykaz stowarzyszeń, klubów funkcjonujących na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Uważam, że dyskutowanie sprawozdania bez udziału tych najbardziej zainteresowanych to jest, myślę, że może nie pomyłka, ale to nie jest do końca faktyczne działanie, bo tu właśnie na sesji Rady Miejskiej organizacje pozarządowe mogłyby zadać pytania, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego część organizacji otrzymuje pomoc, część nie otrzymuje. I uważam, że tyle razy już zgłaszałem pewne wnioski i jeżeli te wnioski są nie do zrealizowania czy nieakceptowalne, to należy powiedzieć, że tak, nie akceptujemy tych wniosków. Ale myślę, że jeżeli chcemy aktywizacji organizacji pozarządowych, a to jest, jakbyśmy nie chcieli, to jest siła działalności i budowy społeczeństwa obywatelskiego. To są organizacje pozarządowe. A okazuje się, że proponowałem niewielka filozofia. Forum organizacji pozarządowych w gminie. Spróbowaliśmy zrobić, niestety zbyt nikła była frekwencja, ale myślę, że warto spróbować. Wprowadzić jednocześnie dzień wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Forum dialogu, małe granty dla organizacji pozarządowych. To wszystko, co mówiliśmy w toku dyskusji, okazuje się, że niestety, ale nie jest to wprowadzane, bo to jest jednocześnie dyskusja, a takie stare hasło było nic o nas bez nas. To teraz jest taka sytuacja, że my dyskutujemy nad sprawozdaniem o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, a się okazuje, że tych organizacji wszystkich nie ma. Uważam, że należałoby wrócić do zaktywizowania niektórych organizacji. Na przykład pięknie było przyjmowany akcja czy konkurs prowadzony długoletnie, konkurs na najpiękniejszy ukwiecony balkon na terenie miasta prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Kowalewa. Zaniechano. Nie wiem dlaczego. To samo jest, Wysoka Rado, to jest to samo, nie wszystkie organizacje są wymieniane. Na przykład rodzinne ogrody działkowe,
ZHP, Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Każdy by się tak śmiał, że to taka tam organizacja. To jest jedna z najbardziej prężnych organizacji, jeśli chodzi o działalność, i tych organizacji się tutaj nie wymienia. Chciałem powiedzieć również i jedną z tych rzeczy, które w tym materiale jest. Program, którym zapisano, że program współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą było nawiązanie dialogu pomiędzy lokalnym samorządem a trzecim sektorem. No to jak tu może być, panie burmistrzu, dialog, kiedy na sesję rady nie są zaproszone przedstawiciele tych organizacji, o których już mówiłem, że są ze stycznia 2022 roku, jest ich wykaz. Nie wiem, czy to jest aktualny, czy to nie jest aktualny. Trudno jest na to odpowiedzieć. Chciałbym jednocześnie, skorzystając, żeby nie zabierać i nie przedłużać swojego wystąpienia, chciałbym się zwrócić również do organizacji, jaką jest Młodzieżowa Rada Miejska. Kiedyś zgłosiłem taką inicjatywę odnośnie zaktywizowania gmin nad tak zwanych naddrwęckich w zakresie pomocy i ratowania rzeki Drwęcy, jej czystości. Uważam, że otrzymałem odpowiedź i się okazuje, że rady, ja nie wiem jak to, bo to został skierowany wniosek do starostwa powiatowego. Ja myślałem, że starosta podejmie jakieś działania w tym zakresie, ale niestety nie. Nie podjął, bo w dalszym ciągu nie mam dalszych informacji, czy coś takiego jest. Zwracam się do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie o zainicjowanie, jeżeli chodzi o zorganizowanie właśnie młodzieżowych rad z miast naddrwęckich. My jesteśmy jako Kowalewo, ze swymi dopływamy do rzeki Drwęcy. Uważam, że należałoby w tym zakresie, jeżeli jest taka możliwość, to taka inicjatywa mogłaby być podjęta właśnie przez organizację, jaką Młodzieżowa Rada Miejska. Korzystając z tego, że mogę zabierać głos, chciałem również podziękować Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za wspieranie i pomoc przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczególnie chciałem serdecznie podziękować wolontariuszom, szczególnie tym najmłodszym. Uciekło mi to na poprzedniej sesji i w związku z tym naprawiam ten swoje niedopatrzenie i uważam, kończąc swoje wystąpienie i zgłaszane wnioski, zadaję sobie pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi ze względu na to, że nie ma przedstawicieli w takiej ilości, jakbym to widział. I to pytanie brzmi, i to pytanie kieruję do właśnie organizacji pozarządowych.
Czy jesteście państwo zadowoleni i usatysfakcjonowani ze współpracy z gminą i jakie są wasze oczekiwania i formułowane wnioski? Zostawiam to bez odpowiedzi. Myślę, że w toku dalszej współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzymam na to odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo. Panie radny, jest pan naprawdę doświadczonym radnym. Nikt temu tutaj nie zaprzeczy. Nad projektem tej uchwały była dyskusja na komisjach. Nie była krótka, była dość długa. Też pan zajmował głos i jak pamięcią sięgam, na wszystkie pana wątpliwości padły odpowiedzi, które pana satysfakcjonowały. Przystępując do procedowania tego punktu, ja się tylko zapytałem, czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu. Ja się nie pytałem, czy ktoś z radnych ma laborat do wygłoszenia w stosunku do projektu uchwały. My tu przyjmujemy. Wyraźnie jest napisane: przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu. Już teraz tu, no znowu głupio aż mi tłumaczyć tak doświadczonemu radnemu, że teraz nie dyskutujemy nad tym, tylko może pan zgłosić uwagę, konkretną uwagę. Z tego, co pan wypowiedział, ja nie wyciągnąłem, ja nie zauważyłem, że ma pan uwagę w stosunku do zapisów w treści tego projektu. Naprawdę, drodzy państwo, panie radny, szanujmy się nawzajem, bo to do niczego nie doprowadzi. A tak w nawiasie dopowiem, że nasza gmina nie przylega do Drywęcy. Czy pan burmistrz chce coś dodać? To może krótko, bo... Bardzo proszę. Nie zamierzałem z powodów, o których mówił pan przewodniczący, zabierać głosu, ale może do dwóch rzeczy, czy do trzech się odniosę, które tutaj wybrzmiało tak bardzo mocno i nie wiem, czy organizacje pozarządowe nie pogniewają się trochę na słowa pana radnego, bo funkcjonują od wielu lat. Ja sobie dam radę, panie burmistrzu. No to gratuluję, bo i nauczyły się pisać granty i korzystać z nich już wiele lat temu i korzystają. I nie potrzebują, żeby ich tego uczyć. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o ten konkurs balkonowy, nigdy nie był to konkurs gminny. Zawsze zajmowało się tym Tomiko. Natomiast nie przedstawiono regulaminu funkcjonowania tego konkursu i poprzednia pani sekretarz wykreśliła go że go nie ma po prostu. Poprzednia pani sekretarz Ewa Bąk ten konkurs wykreśliła. To tylko tak dwie rzeczy. Natomiast chciałem powiedzieć troszkę ogólnie jeszcze dwa zdania. To, czy dzisiaj są obecni przedstawiciele tych organizacji, czy ich nie ma, to nie świadczy o tym, że nie ma współpracy. Ja się spotykam z nimi. Jestem regularnie zapraszany na różnego rodzaju uroczystości, konkursy. Kierowane są do mnie pisma o wsparcie. Ta współpraca jest. I teraz, dlaczego pojawiła się ta lista ze stycznia zeszłego roku, uważam, że jest aktualna, bo to raptem minęło 15 miesięcy od powstania tej listy i myślę, że jest aktualna. Natomiast o współpracę starają się, są drugą stroną i partnerem, oczywiście te wszystkie organizacje rządowe, które chcą takiej współpracy. Są takie, które sobie świetnie radzą i nie uważają, że jest im gmina czy burmistrz do czegokolwiek potrzebny, oprócz tych uroczystości, na które właśnie jestem zapraszany. Nie będę powtarzał tego, co mówił pan przewodniczący, bo w pełni się z tym zgadzam. My mówimy o czasie przeszłym i ocenianie teraz przy głosowaniu projektu uchwały, czy ta współpraca jest dobra, czy niedobra, jest po prostu nie na miejscu i to nie ten czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Panie przewodniczący, ja się zgłaszam i chciałem zabrać głos, bo czy, odpowiedzi... Czy pan radny ma uwagi dotyczące tego projektu? Tak, zgłosiłem te uwagi w postaci wniosków. Jeżeli pan, panie przewodniczący... Panie radny, wniosek radny składa na piśmie. Złożyłem panu już jedny, a teraz też ma pisać? Mogę ale napisać. Wniosek dotyczący tego projektu uchwały? Jeżeli będzie trzeba, to proszę o rozmawiamy o tym projekcie uchwały, o przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kowalewo-Pomorskie z organizacjami pozarządowymi. Panie radny, czy w tym temacie ma pan uwagi? Mam tylko jedną uwagę. Bardzo proszę. Chciałbym, panie przewodniczący, chciałbym od pana usłyszeć, czy radę pan traktuje jako maszynkę do głosowania i w milczącym stanie, bo kiedy omawiamy dany problem, czy mamy tylko podnosić rękę. Chyba tego pan, panie przewodniczący, nie chce, bo ale z tego wynika, że mamy tak, jest temat, proszę rączka do góry i maszynka do głosowania. Chyba nie o to chodzi. Mam swoje uwagi, które chciałem zgłosić, a więc proszę to przyjąć. W sensie takim, że nie będziemy głosowali przecież, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tych wniosków, bo ja tego nie żądam. Zgłosiłem, żeby do przyszłego programu działania z organizacjami pozarządowymi wykorzystać to. Dziękuję uprzejmie. Takie mam uwagi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Nie. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Bardzo proszę sekretarz Rady o kolejny projekt, odczytanie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Bardzo proszę, kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowalewo-Pomorskiej położonej w miejscowości Zapluskowęsy. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uchwala, co następuje. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Bardzo proszę sekretarz Rady o odczytanie kolejnego projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 roku. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie przekazania wniosku z dnia 1 marca 2023 roku. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uchwala się, co następuje. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Bardzo proszę, kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie przystąpienia gminy Kowalewo Pomorskie do lokalnego partnerstwa wodnego w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Chciałem zadać pytanie, bo za chwileczkę będziemy głosowali. Chciałem się zapytać pozostałych radnych, czy znają deklarację i list intencyjny w treści. A dlaczego zadaję to pytanie? Dlatego, że w paragrafie pierwszym jest zapis. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim po zapoznaniu się z treścią listu intencyjnego oraz deklaracji współpracy wyraża wolę przystąpienia. Czy państwo radni znają deklarację i list intencyjny? Zdaje mi się, że kto chciał, to mógł się zapoznać, bo wszyscy radni otrzymali na maila informację i ten list intencyjny każdy z radnych otrzymał. Jeżeli tylko chciał, nie było problemu ani żeby mógł się z tym zapoznać. Dlatego pytam. Czy ktoś z radnych nie zna treści listu intencyjnego? A deklarację?
Ja chcę powiedzieć, że znam, a więc ja zagłosuję. Z pełną odpowiedzialnością. Ale czy pan radny teraz sugeruje, żeby ktoś nie głosował, albo głosował inaczej? Ja nie wiem. A no właśnie, no każdy z radnych pan, głosuje. Panie przewodniczący, wyciąga daleko idące wnioski z mojej interpretacji. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kochany, on już nie jest nasz. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie, panie radny. I kolejny projekt, bardzo proszę, panią sekretarz. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kowalewo-Pomorskiej. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne oraz ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz innych ustaw, po dokonaniu uzgodnień z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zarządza się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Bardzo proszę, pan radny Bejger. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy gminy Kowalewo-Pomorskie. Nie będę się odnosił bezpośrednio do tej uchwały, ale chciałbym nawiązać do tego tematu, który wystąpił przy okazji projektu uchwały o przyjęciu sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kowalewo-Pomorskie. Uważam, panie przewodniczący, że to jest kolejny raz, kiedy radny zabierający głos został po części skarcony, dlatego że zabrał głos. I chciałem tutaj swój sprzeciw wnieść, ponieważ uważam, że rozmowa na temat ważnych uchwał po pierwsze bardzo dużo wnosi i wykazuje szacunek dla naszych mieszkańców, ponieważ często spotykam się z taką opinią, a tam czytacie te uchwały, głosujecie, podnosicie ręce, nawet nie wiadomo, o co chodzi. Pani sekretarz przeczyta pierwszą część, odczyta dwa ostatnie paragrafy i nawet nie wiadomo, o co chodzi. Więc uważam, że jeżeli kolega radny Koralewski przedstawił bardzo szeroko temat tej uchwały, to jest to tylko in plus, a nie jako coś złego. I przedstawienie treści, wgłębienie się w to, czego dotyczy ta uchwała, oczywiście nie wszystkich, bo byłoby to niekonieczne, niektóre uchwały są bardzo oczywiste, ale część uchwał, która jest znacząca, a ta uważam jest znacząca dla rozwoju i życia naszych mieszkańców, kolega radny Koralewski przedstawił ją bardzo szeroko, przekazał swoje uwagi, wnioski, uważam, że było to bardzo na miejscu i prosiłbym na przyszłość, żeby nie wywierać takiej presji i nie mówić tego, że zabranie głosu na sesji jest czymś złym, bo my wszystko już przerobiliśmy, rozmawialiśmy na komisji. Tak, na komisji są często burzliwe rozmowy, często mamy różne zdanie, dochodzimy do pewnych wspólnych ustaleń, co uważam nie przeszkadza temu, żeby na sesji również porozmawiać, przekazać swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski. I takiego dokonał tutaj kolega radny Koralewski, uważam bardzo słusznie i apeluję o to, żebyśmy mogli rozmawiać i tłumaczyć naszym mieszkańcom treść naszych uchwał, a nie tylko sucho głosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 15 głosami. Przechodzimy do kolejnego, 4 punktu. Wolne wnioski, zapytania. Widziałem, że zgłaszała się pani prezes Tomiko. Bardzo proszę o mikrofon. Ja chciałabym tutaj poinformować, czy dodać w sprawie tego konkursu balkonowego, który rzeczywiście nigdy nie był przez urząd prowadzony. Zawsze był prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Kowalewa, natomiast w związku z tym, że Tomiko, no bardzo skromne fundusze, bo tylko te fundusze składają się ze składek członkowskich, zawsze nagrody były fundowane przez burmistrza. I od w 2019 roku zarząd spotkał się z obecnym burmistrzem. Również członkowie Tomiko zaprosili burmistrza na spotkanie i też o tym było mówione, że ten konkurs chcemy dalej realizować, i prosić o środki na nagrody. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem, prowadzony był przez 20 lat. Cieszył się ci nagrodzeni mieszkańcy, że są odwiedzani przez członków Tomiko, bardzo cieszyli się. A dowodem na to, że chcieliśmy dalej kontynuować, były składane rocznie wnioski do budżetu o środki na nagrody. No tak, zawsze była odpowiedź, w związku z tym ten konkurs nie był prowadzony. Tak jak powiedziałam, tych środków nie mamy na nagrody i w odpowiedzi dostawaliśmy taką odpowiedź. Raz, że mam zwrócić się do Biura Rady o pomoc w organizacji tego konkursu, a odpowiedzi na wniosek otrzymywaliśmy na działalność statutową Towarzystwa, za co bardzo dziękuję w imieniu członków i zarządu Tomiko. Natomiast odpowiedzi na dofinansowanie nagród na konkurs balkonowy było negatywnie. Dlatego ten konkurs jest nieprowadzony. No nie ma, po prostu nie ma środków na nagrody i to się zgadza, że ten konkurs nie prowadził urząd, tylko Tomiko, natomiast tylko dostawaliśmy na nagrody. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezes. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, pan Sołtys. Witam, dzień dobry. Ja mam takie pytanko dotyczące naszej ścieżki tej z Nawry do Kowalewa. Chciałbym się dowiedzieć, bo ludzie pytają po prostu, jak to wygląda, na jakim etapie jesteśmy tam, żeby to jakoś to spiąć wszystko, bo wiadomo, że to mlewo i Sierakowo to jakoś to odstaje w tej chwili, no i po prostu ludzie chcą się dowiedzieć, nie? Kiedy to w ogóle się zepnie. I tak jeszcze mam jedno pytanko takie, bo na początku tego powstawania tej naszej, nie wiem, to miał być chodnik, ścieżka rowerowa, na dzisiejszy dzień, to jak się doinformowałem, to nazywa się to droga rowerowa. I teraz powiedzmy tak, idzie pieszy, i jedzie rowerzysta, a może jeszcze i biegacz. A jak będzie bum, 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 to jak to będzie wyglądać? Bo no po prostu niech ludzie wiedzą, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Ja chciałem zapytać pana burmistrza, jeśli chodzi o kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych na 2023 rok. Analizując to, co jest w tym materiale, jednocześnie mam odpowiedzi pana burmistrza na moje interpelacje, to ni tak, ani siak nie ma się to do tego, co jest w materiale, a co ja dostałem odpowiedź od pana, panie burmistrzu. I zacytuję. Pan pisze w odpowiedzi do mnie.
Pragnę zaznaczyć, iż w przypadku szkół imprezy sportowe organizowane są przy współpracy z gminnym organizatorem sportu w oparciu o ogólnopolski kalendarz imprez sportowych na rok szkolny 22-23, więc nie ma potrzeby powielać dane imprezy w kalendarzu gminnym. I teraz proszę mi wskazać, panie burmistrzu, w tym kalendarzu imprez, ani razu nie zauważyłem uczestnictwo gminnego organizatora sportu. Jako organizatora. Ja się do pana zwrócę z interpelacją szczegółową, jeśli chodzi o ten kalendarz, a ten kalendarz według mnie, kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych nie odzwierciedla tego, co jest w treści. Uważam, że to powinien być kalendarz wydarzeń historyczno-rocznicowych oraz imprez kulturalnych i sportowych 2023. Ze względu na to, że jest wiele i bardzo dobrze, jestem za tym, wychowanie patriotyczne, jest wiele rocznic, to nie jest impreza. To jest rocznica, historyczna rocznica. Wobec tego kalendarz wydarzeń historyczno-rocznicowych oraz imprez kulturalnych i sportowych w 2023 roku. Ja między innymi zwrócę się do pana, żeby można było dostać harmonogram imprez, które są organizowane przez gminnego organizatora sportu, na przykład na Orlikach. Orlik 1 jest, Orlik w Wielkiej Łące. Myślę, że to by wzbogaciło te wszystkie, cały kalendarz. Proszę przestudiować ten kalendarz imprez. Jest wiele ciekawych. W zdecydowanej większości są to organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i dobrze, i chwała jemu, ale uważam, że jeśli chodzi o imprezy sportowe, powinno być na przykład turnieje, bo się okazuje, że Orliki są, z tego by wynikało, jeśli chodzi o kalendarz imprez sportowych, jest niewykorzystany, nieobłożony jakoby. Mogę się mylić, ale patrzę tylko i wyłącznie na to, co jest w kalendarzu imprez, o których już powiedziałem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za udzielenie mi głosu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ktoś jeszcze? Jeżeli nie ma, to ja w tym punkcie jeszcze chciałbym podziękować za życzenia wszystkie, które wpłynęły do Rady. Dziękuję państwu za te życzenia. Także składając życzenia na te nadchodzące święta wielkanocne, chyba już poza najważniejszym, czyli wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, trzeba życzyć nam spokoju. Trochę mniej emocji, spokoju, tak poszanowania innych osób, wyciszenia się, tego wszystkim państwu życzę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, przyszedłem z telefonem, ale nie po to, żeby czytać życzenia, tylko chciałem udzielić informacji, którą uzyskałem już dla pana radnego Małkiewicza. Wczoraj były ostatnie poprawki na placu. Jutro przejmuje Centrum Sportu i Rekreacji. Zastanawiamy się, czy jeszcze zrobić jakieś nasadzenia krzewów i być może na zajączka dla dzieci już go otworzymy. Natomiast co do tego, jak długo będzie czynny, to już takich szczegółów w tej chwili nie znam, ale najważniejsze jest, że być może jeszcze przed świętami będzie otwarty.
Ja sobie przeczytam teraz Państwu tą informację z realizacji wniosków z 55. sesji. I tak, przewodniczący Rady, pan Jerzy Orłowski, zwrócił się do przewodniczącego Rady Powiatu, poprosił o przedstawienie informacji, jakie są planowane do wykonania przez powiat inwestycje w gminie Kowalewo Pomorskie. Pismem z dnia 2 marca zapytanie przekazano do starosty powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Pan radny Jerzy Koralewski, zwracając się do kierownika posterunku policji, poprosił o zwrócenie uwagi na to, jak wygląda sprawa parkowania samochodów na rynku w Kowalewie. I w dniu 9 lutego żeśmy wystąpili z takim pismem do posterunku policji w Kowalewie Pomorskim z prośbą o wzmożenie patroli policyjnych na placu 700-lecia. Również było pytanie o działkę obok poczty i teraz informacja jest taka, że rozmawiamy z dyrekcją poczty w Gdańsku na temat pozyskania tej działki. I tutaj jeszcze otrzymałem taką informację od moich pracowników, od moich współpracowników, że ja udzieliłem już tej informacji, jeżeli chodzi o konkurs balkonowy. Te pisma trafiają z prośbą o nagrody do biura rady, ale nie jest dostarczany regulamin tegoż konkursu. Nie wiemy, na jakich zasadach ten konkurs będzie się odbywał i w momencie, kiedy regulamin zostanie dostarczony przez Tomiko, oczywiście przystąpimy do rozpatrzenia wniosków o ufundowanie nagród, więc nie jest to niechęć burmistrza czy niechęć ze strony urzędu, jest to oczywiste niedopełnienie ze strony Tomiko. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana sołtysa z Mlewca, ja wystąpię do Urzędu Marszałkowskiego, bo mam taką, a to pani Bożena odpowie, kierownik referatu. Jeżeli chodzi o kalendarz imprez, to my żeśmy już na ten temat tyle mówili, że po prostu, no powiem tak, jeżeli w tym kalendarzu jest tyle pozytywnych i ważnych i rocznic i imprez, to czy coś jest imprezą czy rocznicą, ja się zgadzam, to jest ważne. Natomiast należałoby się cieszyć z tego, że te rzeczy się odbywają, ale oczywiście proszę, dziękuję za to pochwalenie tego kalendarza i proszę zwrócić się z interpelacją, udzielimy odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani kierownik. Jeżeli chodzi o drogę rowerową, to mogę tylko Państwu powiedzieć, że inwestycja jest w trakcie realizacji, nie jest zakończona i nie jest odebrana i nie przekazana do użytku. Termin planowany zakończenia to jest 30 czerwiec tego roku. Pozostały tam dwa odcinki w Mlewie do realizacji i jeden odcinek w Srebrnikach. W poniedziałek mamy naradę techniczną, więc zobaczymy, co nam inwestor przekaże w tym zakresie. Jeżeli chodzi o poruszanie się pieszych po drodze rowerowej, nie odpowiem teraz panu sołtysowi z uwagi na to, że zmieniły się warunki techniczne i też nie wiem, jak to regulują przepisy o ruchu drogowym. Rozeznam temat i po prostu państwu przekażę. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Zamykam 57. sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Dziękuję wszystkim za udział i tradycyjnie zapraszam na